dzisiaj około godziny 17.40 policja została powiadomiona przez ojca o tym, że nie może znaleźć swojego syna, który poszedł się wykąpać na niestrzeżone kąpielisko w Iławie nad jeziorakiem. Natychmiast zostały powiadomione pozostałe służby, z którymi rozpoczęto poszukiwania. Po około godzinie Straż Pożarna wyłowiła ciało 17-latka. Zostały podjęte czynności reanimacyjne. Niestety nie odzyskał on przytomności, czynności życiowych. Teraz policja będzie ustalała okoliczności tego zdarzenia. Pierwsze słyszę, nic nie wiedziałem na ten temat. Przyjechaliśmy, jaka policja odjeżdżała i Straż Miejska, ale w zasadzie my wchodzimy zawsze we dwójkę i wpływamy wzdłuż jeziora, nie w poprzek, bo to jest bardzo niebezpieczne. A ktoś tutaj przyszedł, się pytał o pewne rzeczy, aby się ręcznik leży, ale nie mam pojęcia, co to jest. I koło, znaczy jakieś, nie wiem, czy koło, co to jest tam. Nie przeszkadza Państwu, że tutaj nie ma ratownika? Wie pan co, na Siławie są miejsca kąpieli wyznaczone do tego, żeby można się kąpać z ratownikiem, więc sądzę, że nawet na ryzyko tu wchodzą. Tu są ogródki działkowe niedaleko, więc sporo osób tu po prostu się kąpie z tego względu, że to jest blisko.